Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 5, w wersetach od 12 do 26? Stało się, gdy był w jednym mieście, że oto był tam mężczyzna cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, padł na twarz i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wyciągnął Jezus rękę i dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast ustąpił z niego trąd. On nakazał mu, aby tego nikomu nie opowiadał, ale powiedział: Idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie, jak rozkazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Rozchodziło się tym więcej słowo o nim. Schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i być przez niego uzdrowionymi z ich chorób. Odchodził on na pustkowie i się modlił. Stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy przybyli ze wszystkich wsi Galilei i Judy i z Jerozolimy, że moc Pana była obecna, aby On uzdrawiał. Oto ludzie nieśli na łożu sparaliżowanego człowieka. Usiłowali go wnieść i położyć przed nim. Gdy z powodu tłumu nie znaleźli sposobu, jak mogliby go wnieść, weszli na taras. Następnie przez dach spuścili go z leżakiem na środek przed Jezusa. Gdy ujrzał ich wiarę, powiedział mu: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Zaczęli rozważać skrybowie z faryzeuszami: Kim jest ten, co mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, oprócz samego Boga? Jezus jednak, poznając ich myśli, odpowiedział im: Co myślicie w swoich sercach? Co łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Abyście widzieli, że Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego: Tobie mówię, wstań, weź swój leżak i idź do swojego domu. Zaraz wstał wobec nich, wziął swój leżak i poszedł do swojego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumieli się wszyscy, chwalili Boga i byli pełni bojaźni, mówiąc: Widzieliśmy dziś niezwykłe rzeczy. Trąd jest następnym obrazem na to, co grzech uczynił z człowiekiem. Chory był cały zanieczyszczony. Wiara tego człowieka była niewielka, ale ponieważ zwrócił się do właściwej osoby, nie zawiódł się. Słowo Pana wystarczyłoby, aby został uzdrowiony. Jednak miłość nie ogranicza się do minimum potrzeb człowieka, lecz chce pokazać mu całą łaskę Bożą. Zbawiciel wyciąga swoją rękę i dotyka chorego. I mamy tu odnośnik do 4 rozdziału i 40 wersetu tej Ewangelii. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. I jeszcze do 5 rozdziału i 15 wersetu. Też tej Ewangelii. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać
i dać się uzdrowić z chorób swoich. Pan Jezus jako Bóg stał ponad zakonem, ale jako człowiek był mu poddany. Czytamy w 14 wersecie, że Pan Jezus przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. O tym poleceniu Mojżesza dowiadujemy się z 3 Księgi Mojżeszowej i 14 rozdziału. Pan Jezus jako człowiek również szukał wciąż na nowo sposobności, aby być sam na sam ze swoim Ojcem. Grzech uczynił człowieka bezsilnym i zupełnie niezdolnym do tego, aby sobie pomóc. Tę prawdę unaocznia nam położenie sparaliżowanego. Prawdziwym korzeniem wszelkiej duchowej słabości jest grzech. To dlatego Pan Jezus najpierw zajmuje się tą chorobą. Jaką wartość miałoby bowiem dla Boga zdrowe ciało człowieka z obciążonym grzechem sumieniem? Faryzeusze sprzeciwiali się, ale aby mogli zobaczyć, że stał przed nimi sam Jehowa ze Starego Testamentu, Pan uzdrowił chorego także z cielesnej dolegliwości. Sportretowani w tym rozdziale 4 mężowie są dla nas wzorem. Dla prawdziwej wiary żadne przeszkody nie są zbyt duże, aby nie można było ich pokonać. Inaczej miała się rzecz z przyglądającymi się. Podziwiali nadzwyczajne rzeczy, które działy się za sprawą Pana Jezusa, ale zabrakło im tego, co istotne: rozpoznania swoich osobistych grzechów i ratującej wiary w Zbawiciela.